Niestety, mimo ogromnej woli walki, nie udało się siatkarzom PGS Krybełchatów awansować do finału Pucharu CEF. Po niezwykle emocjonującym spotkaniu bełchatowscy siatkarze przegrali 2-3 w rewanżowym meczu z Gubernią Nizhni Nowogrod. Co istotne, w pierwszym meczu padł identyczny wynik. Mierzyliśmy wysoko, a przyszło nam się zmierzyć z takim przeciwnikiem, który na pewno jest jednym z najsilniejszych przeciwników, z jakim mogliśmy się spotkać w tym pucharze. Dobrze, że się spotkaliśmy dopiero na tym etapie. No od początku chyba drużyna rosyjska była faworytem tych rozgrywek. My staraliśmy się im przeciwstawić w Rosji, też bardzo mało brakło. Dzisiaj ten mecz był praktycznie kopią tego meczu z Rosji. Bardzo mało zabrakło, tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, już jedna, dwie piłki i mogłoby być zupełnie inaczej. Z tego typu przeciwnikami nie można tracić koncentracji ani na moment. Myślę, że mimo to my tą koncentrację zachowaliśmy, ale zabrakło, tak jak mówię, kilku piłek. Oni naprawdę, bardzo dobry zespół, sami zawodnicy z czołówki europejskiej, także no, ciężko nam się grało i było to widać, że te punkty nie przychodziły zbyt łatwo. Myślę, że rywal był lepszy o niewiele i to było widać. I przez to jestem rozgoryczony i mam ochotę wyjść już na boisko, grać play-offy i odegrać się i dać radość kibicom nie tylko z tej ładnej gry, którzy tutaj wszyscy podkreślają w tym meczu, ale ze zwycięstwa. Mecz był pewnie ładny, mógł podobać się kibicom, grały dwa wyrównane zespoły. Moim zdaniem nie graliśmy jeszcze w tym sezonie z tak silną drużyną i nie chcę umniejszać tutaj naszym ligowym przeciwnikom, ale Rosjanie naprawdę są bardzo, bardzo dobrym zespołem, chylę czoła przed nimi i życzę powodzenia, myślę, że spokojnie wygrają Puchar CEF. Trener Bełchatowian po spotkaniu podkreślał, że był to ciężki mecz, ale mimo porażki mogą chodzić z wysoko podniesionymi głowami. For us it's sure a hard moment because we try to win in every competition we play, but as Plamen say, we know we play against a very strong team, and the two matches are very close. Now we must to look to the future and try to take the positive scene of this match. The positive scene is we played too much, a good level and very hard match. This match is a possibility for us to grow up as a team, no? For some players overall, no? Because Carol in the six, Andrew, Nico, it's the first time they play this kind of game with this responsibility in the core. It's the first year for our team in this, with this guy. We build this team and we are grow up much in all the season till this moment, and we find this strong team in this important moment, and we fight till the end, and we play also good volleyball. The only thing was we had three, four free ball in counter-attack in the third set, maybe to lead 2-1, and we lose this three or four occasions, but in general, my guys, my players, and the team must be with the head high. I don't know if in English we say, but in Spain we say with the head high. W środę PGS Kra wraca na ligowe boiska. Bełchatowianie zagrają ostatnie spotkanie rundy zasadniczej z Efektorem Kielce.